Na tym kończymy tę część przedstawienia. Owacje dla Dawida Dupiłapka. Teraz gwóźdź programu. Proszę o pobożne owacje dla Wiedźmy Porywaczki. Halo? Słychać mnie? Ścinaj tę głowę! Dalej, zabij ją! Na co czekasz? To cholernie podniosły moment, więc z mordy w kubeł. Dobra? Pokaż cycki! No ej, trochę współczucia i szacunku. Tylko spójrzcie na tę pietulkę. Normalnie trzęsie się ze strachu. To pierwszy raz, jak będzie zabijana. Dajcie spokój, co? Ona mówi o sobie. Przepraszam, ale chyba muszę teraz ściąć ci głowę. Jakieś ostatnie słowa? Znaczy, jak przeprosisz, może król cię uschawi. To bez sensu. Guzik słyszę. No weź, teraz albo nigdy. Przynajmniej zrób coś, przez co cię zapamiętamy. Tylko nie ten wiedźmi... Co z tobą nie tak? Jakbyś prosiła się o ścięcie. Sparłabyś w siostrę w niedoli. Skup się, Mietek, może będzie aut. Dasz radę, Pin. Użyj mocy. Mocy mięśni. Rach, ciach, ciach, głowa w piach. To moja córeczka, ludziska. Mortuje złą wiedźmę. Tato, czemu ona to robi tak wolno? Oglądam tą samą egzekucję. Skąd mam wiedzieć? Nie mogę. To najgorsza wycieczka ever. Myliłem się, Bin. Mówiłem, żeś nie dojda i chodząca porażka. Zapomniałem dodać, że i oferma. Przejście dla ofermy! Nadchodzi! Oto ona! Nie dojda slash porażka slash oferma. Normalnie kombo. Patrzcie ją. Znowu to samo. Dajesz jej jakieś proste zadanie, a zawsze ktoś uchodzi z życiem.